Siemaneczko, ja jestem agent X. No i słuchajcie, dziś robimy coś naprawdę niesamowitego, ponieważ będę podszywał się za abre, tak jak dokładnie tutaj widzicie. W sumie teraz na pewno lepiej widzicie, więc kościół, serio. E Podszyjemy się za abre i będziemy udawali, że nie wiem, wbiję tutaj normalnie e, z, jakby z gangu polskich, chcę się klepać z Elviso, a będę go wyzywać od lamusów i tak dalej. E, I nie jest to takie totalnie bez celu, bo chciałem po prostu sprawdzić, e, na ile po prostu tutaj jesteśmy dobrze przygotowani i e, czy Elviso rzeczywiście ma jakieś szanse mnie tak realnie pokonać tutaj, bo. Naprawdę, no trzeba się ewidentnie podszkolić tutaj w walce, żeby jeszcze po prostu lepiej Jak jest mega dobrze, to musi być jeszcze lepiej, więc ziom Koniecznie teraz to sprawdzamy i ty gościu, co tam siedzisz przed tym telefonem, komputerem, czy czymkolwiek w ogóle innym To serio, strzel koniecznie suba, bo tu takie odcinki się pojawiają codziennie, godzina 10 A do tego na 100 tysięcy subów zakładam drugi kanał yy, No a pamiętaj, live'iki codziennie 19, tuż po Elvisie, więc ziom Konieczny subik musi być, a my teraz musimy jakoś się trochę po tajniaku przedostać na drugą stronę. Przy okazji y, zobaczmy, czy Elvisa jest tutaj jakoś w mieście, bo musimy na tajniaku teraz przejść. Błagam, żeby on tylko na tabę nie spojrzał, bo no, na tej się sobie na chwilę zmieniłem na Abra, więc y, się nie powinien ogarnąć, ale y, kurde. Jak tylko zacznę coś gadać, na pewno już będzie oczywiste, że co się dzieje po prostu, więc y, jesteśmy wyciszeni teraz. E, dobra, on tu jest w mieście, ja muszę się tam przedostać do magazynu, a on akurat jest w tym budynku, więc... Trochę przypał, trochę przypał, ale mam... Na... Dobra, on się ruszył, on się ruszył, ewidentnie się ruszył, okej. Okay. Czy on coś tam w ogóle gada, czy nie? Hmm. Nie, on chyba jest nadal wyciszony, więc spoczko. E, dobra, idziemy sobie teraz po cichu, ale my musimy naprawdę do magazynu wejść, bo chciałem ogarnąć tabliczki od razu, że się wbiję i jak Abra standardowo tabliczki napiszę. E, w ogóle napiszę też o niby jakichś villagerach, których ukradliśmy z Elvisu. Nie no, ale tak naprawdę. Dużo osób pisze mi, że ukradłem jakiś villagerów Abry, a tak serio to ja nie wiem o co w ogóle chodzi, więc serio. E, dobra, wbijamy sobie właśnie o teraz o Cyk, cyk, okej, okay. on tam chodzi, on tam chodzi, na, na kry po kryjomu, okej, okay. błagam nie wpięć. dobra, ziom, otwieramy to yy, i wbijamy na dół. Dobra, jest git, jest git, byle tylko Elviso taba nie kliknął i zbytnio się niku nie przeglądał, tylko żeby zobaczył po prostu skinę. Jak skina, zobaczy, to on jest w stanie się, myślę, nabrać, ale sekunda i zobaczy niki i wtedy jest już przypał, więc możemy trochę z łuku go postrzelać, żeby ten nik nie był taki widoczny. Okej, okay, bierzemy teraz to i lecimy na tą drugą stronę, e, dobra, pójdziemy sobie przejściem, bo perełkę może zauważyć, a tak to jak pójdziemy do przejścia, mogę być bardziej właśnie tutaj takiej sniegi biki kryjomy, więc gościu, lecimy, lecimy, mm, więc tak, lecę sobie do góry, w ogóle zdejmę tą zbrojkę, bo ona się tak błyszczy, w sumie wtedy będzie lepiej tego skina widać, więc ziom, jest naprawdę zabawnie, okej. Okay. On tu nadal stoi przy tej skrzynkach, on coś nadal tam grzebie, może coś chce craftować. W każdym bądź razie właśnie teraz lecimy jak najprędzej. Myślę, że tutaj właśnie jak tego skina sobie wziąłem, tak żeby był widoczny, to serio, to mimo wszystko mniej mnie widać, bo ta zbrojka świeci. Ona po prostu jest taka świecąca, a to jest takie wiecie, no już aż tak bardzo nie bije, więc schodzimy sobie tu na dół, tu już mogę zbrojkę założyć. Mam nadzieję, że tylko Abra nie wbije na serwer, bo wtedy będzie przypał o co w ogóle tu chodzi. Więc tak, lecimy na sam dół, ziom, lecimy do Elvisa. Zobaczymy, co on w ogóle na coś takiego powie. Mm. Więc tak, wbijam sobie teraz na drugą stronę Jak najprędzej I gościu, stamtąd wbijemy i Mam nadzieję, że mam strzały Mam, mam, dobra To z łuku zaczniemy nawalać Bo jak z łuku będziemy nawalać To jest szansa, że yy, Serio, od razu nie zauważy Wbijemy z tabliczkami, napiszemy Tak się będziemy na razie komunikować Bo chyba będzie najprościej w sumie Więc tak, wow, szkielet Co ty tu robisz, ziomal naprawdę, ciebie tu nie powinno totalnie być Okej, okay, cykson, 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 cykson yy... I tak, lecimy. I tak jak mówię, moim celem jest to, żeby wywołać jakąś tutaj bitkę, żeby właśnie tutaj. Ładny e, jestem. Elviso. Elviso, gdzieś on. Czy on tutaj wbił na, na stronę polską, jakby te, tej granicy? Czy co? Bo on normalnie tutaj, jakby. Jakby coś mówił. Chyba, że on po prostu dzisiaj zapomniał mnie wyciszyć. I mówił o tym, że jest głodny. Ej, to byłoby po prostu już zabawne. Ale chy chyba zrozumiałem. Bo możliwe, że on nawet nie wie, że ja teraz coś nagrywam. Więc żeby tutaj przypału nie było tylko jakiegoś. że o, jest... Zaraz zacznie wołać o tosty może. Więc lecimy sobie jakoś tędy. Mm... Okej, okay, poczekaj, ogarniemy sobie właśnie crafting, ziom, lecimy z tym i chyba tego drewna trochę za dużo wziąłem, ale tam, kto, co mi zaszkodzi i tak se nim możemy wbić, bo nie mam chyba innych bloków do wbijania, więc zrobimy o tak, ty... Może zróbmy drewniany mieczyk, będzie zabawnie, a co? A co, zobaczymy, co on na to powie. A teraz polecimy z tabliczkami. Trochę ich nam na pewno się przyda. Dobra, ja stanę na granicy, będę coś tam czytał, niby. Udam w ogóle, że odcinek robię. Będę chodzić tak na F5 zawsze, jak śmiesznie chodzimy. To dla Elwiso będzie takie widoczne. E, więc tak, weźmy jeszcze sobie tutaj to, przeróbmy. Mamy kilka staków tego drewna i tak na pewno ono się nam się przyda, więc lecimy teraz. E, no i proszę, żeby on stał pod tą granicą, będzie po prostu komicznie, mówię jak wam. Jak to wyjaśnić? Jak? <laughs> Nie da się. On jest... on jest niewyciszony Dobra, udajemy, że nagrywamy odcinek, się witamy tutaj, e, pokażemy, że mamy jakiś miecz. O, o. on to myślę, że jak to widzi, to myśli, że tutaj ewidentnie abra jakiś odcinek zaczyna. Nie. Znowu to by dać wszystko bezpodtoku na chwilę przy duszy e, st Więc stereo będzie zaraz zabawić. Oj, będzie się działo, Okej, okay. udajmy, że tutaj jest, O, coś chodzimy po górze, po górze. Dobra i wbijamy, wbijamy. Okej. Okay. O. Jak tutaj ty? Siak. Ok, Okej, dobra, lecę tędy. Lecę tędy i tu jest jakiś Indianin. Dobra, ich jest dużo, więc mogę jednego wyjaśnić, ale Elviso to na pewno będzie wiedział, że to był mieszkaniec oh, Ameryki. No, no, <grych> Zobaczmy, co on na to powie. Że zabiłem ale... tutaj Indianina jakiegoś, więc serio, on, on będzie zdziwiony. Gość przewiół, więc... Dobra, słuchajcie, zacznijmy może w ogóle o tak. Yy, wbijmy do niego tak jakby do góry trochę, tylko na shifcie, na shifcie, żeby on nie widział niku. Okej, okay. lecimy do góry, cyk. Ty, ten mur może być ciężko przebić w ogóle, bo jak on we mnie będzie strzelał, to na pewno mnie zrzuci. No bo ten gałgan głupi. No, no nie, ty on mnie zrzuci, on mnie zrzuci, ewidentnie. Yy, dobra. On mnie naprawdę może zrzucić, bo przecież jak ja teraz tu będę próbował podchodzić, to będzie przypał, więc serio, lecimy, ale ten... Dobra, czy, czy on teraz... On teraz je, okej, okay, mamy chwilkę, żeby się przedostać, ale przez mur Ameryki jest najciężej się właśnie przedostać, że... Se nie, nie, po prostu no nie. Ej, ja teraz w ogóle nie chcę pokazać nikomu, ale serio... Mega ciężko jest się przez to przedostać, więc mi to może trochę zająć. A nie chcę pokazać, że mam perełki, bo Elviso wie, że Agent Nix to zawsze ma dużo perełek, więc dobra, bądźmy jak no, abra, poniczmy tutaj, tutaj trochę, poniczmy, poniszczmy. niech widzi, że o niszczymy niby. Dobra, szybko, cyk, 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 cyk. ok? Cykson, cykson. wo, wo, Ej, nie. Ja nie mam Ej, się zgodzę tu, Elviso, nie. Elviso dobrze mówi, tylko. Tylko chyba nie wie, kto to wbija, więc tak. Może teraz się uda, ale niekoniecznie. Jest duża szansa, że on mnie zrzuci jeszcze, zanim tu w ogóle dojdę. Więc serio, lecimy, no, lecimy. Próbuje. on chyba nie rozumie. No nie, tyle. ej, serio. On mi zaraz zbrojkę poniszczy, więc serio. Jest ciężko się przedostać, ale w końcu musi się udać. Nie no, dobra, ziomy. Jak ja na niego no, skoczę. Nie o! O, 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 dobra, mamy teraz okazję. Przeskakujemy, Dostań. tylko... O, Siemano Elviso, yy, Proszę, nie widź, proszę, proszę. Ej, on nie widzi ale Dobra, podejdźmy. Zobaczmy, czy wtedy się ogarnie, Okej. Okay. Ty. Pokażmy, że chcemy mu pisać. Pisać, pisać. Okej, okay, pisanie. Pisanie ziom. Pewnie z jakieś potki na historię. Okej, okay. ej, napiszmy mu o jakichś villagerach, bo on zawsze. A o, o, jakby zawsze... O, o tym pisze. Gdzie moi. Czekajcie, co to było? E, bo on, on był ten jakiś RL9 to bu, mówiliście mi w komentarzach że to jakiś piłkarz europejski więc piłka piłkarze Villagerzy europejscy tam jacyś nie dobra gdzie moi piłkarze Villagerzy okej okay, oni najlepsi byli Okej, okay. nie, nie wiem jak naprawdę o tym napisać, ale serio eee, Zostawmy mu taką wiadomość Błagam, o, to jest o, dla mnie ewidentne, ja bym się może i skatnął, ale... Czy mój widać, że że piłkarze, jakiś fanatyk w ogóle Ej, on coś pisz, on on się nie nabrał Nie on... wiem gdzie i Pianiści Pianiści, a to są pianiści, kurde, ej, ja się pomyliłem eee, Dobra eee, To napiszmy mu a, a to chcesz się bić Lamusie z Gun. Gang... Nie, dobra, po prostu lamusie. Elo. O, tak jeszcze dodajmy. No to zobaczmy, co Elviso na to powie. Myślę, że niekoniecznie będzie het chyba. Ej. Powie, pr... nawet do nie podejść, to nas to ucieka. Okej, okay, dobra, dobra. Zobaczmy. Jak w ogóle wejdzie jakaś walka z Elvisą? Bo serio. Ja jestem za tym, żeby jakąś wywołać. Mm, tylko. Tylko na stówę właśnie ogarnie, że chyba ja jestem agentem, jak zacznę coś mówić, się odcisza. Yy, więc zobaczmy. Chcesz y, mnie okraść? Ty, ja, ja nie chcę go okraść, nie, pokażmy mu, już nie chcę pisać, nie a chcę to, to dziwne, a teraz na to, ile ma swoich kosztowności. Ty, rzućmy w niego jajem. A co? A co? Co robisz? tak? dobra, ej, śmiało, zacznijmy go atakować, yy, więc dobra, Zab, lecimy ty. Ale on ma tyle potek, że ja po prostu szans nie mam. Ty ziom. Nie, naprawdę, bo gank Ameryki, no to jest najsilniejszy tutaj, ganki, to serio. Elviso teraz mnie może rozwalić nawet, ale. Wow, jakby serio. Ej, co się dzieje? Co się dzieje, przecież? Nie, 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 ja, ja już zaraz Refila będę musiał normalnie jeść. Dobra, Ziom, Ziom, on z tym speedem wygrywa, totalnie. Totalnie ma taką przewagę. Że nie wiem, więc yy, serio. Yy, jeżeli by tak wyglądała normalna jakaś walka, to byłby przypał, ale Elviso chyba nadal nie wie, więc może. Ej, yy, udajmy, że. Na, yy, mam pomysł, mam pomysł. Musimy odejść na chwilę. Yy, ja udam, że. Wyślę normalnie teraz wiadomość głosową, jakby yy, na Messengerze, że yy, stary. Czy, czy coś się dzieje w ogóle? Bo my zawsze sobie robimy takie warty i sobie często się pytamy, właśnie. Więc. Yy, ej, Elviso. Coś się dzieje w ogóle na serwerze, bo e, naprawdę, naprawdę mogę wbić teraz, mam chwilę wolną. Okej, okay, wyszli. On to, on to za sekundę odczyta na stówę, więc e, zobaczmy. Bo jeżeli tak, to ja zacznę udawać, że ja niby tutaj jestem na serwerze, a teoretycznie mnie nie będzie. I Hello. on będzie mi mówić o tym, jak wygląda ta walka. Jest, jest atak, ale poradzę sobie. Dobra, napiszę mu, że wbijam, wbijam, Elviso tam pisze, dobra, ej, będzie zabawnie, mm, okej, okay. uh, dobra. To teraz się zmieni na TS-ie szybko. Nic? Gdzie on jest? Chodź tutaj, chodź tutaj szybko. O, siema Elviso. Ej, stary, jest jakiś przypał, bo nie mogę w ogóle się zalogować. Jakby wiesz, do Minecrafta nie mogę wbić. A ja się właśnie piję z tym, wiesz, z tym Aberką. <laughs> to go wyjaśnisz zaraz, mówię ci. Nie, nie, nie. Stawka tutaj się wbija, w ogóle bo się nie podejdziemy z Super Dobra, stary, stary, teraz stary, 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 się znowu wciszyłem, ale. XD przecież. Przecież, jakby. E, to, że Elviso nie używał ts to jest fart, bo jakbym miał ja używał, to mam dwa monitory. Więc, serio, e, ja tu będę udawać, że niby mam jakieś problemy z dołączeniem i będę się normalnie tu bił. Dobra, Elviso, e, jak, jak, co tam się dzieje w ogóle? Bo, serio, Ej, a, nie, ja, ja bo się boję teraz, o to, że to nas porozwala zaraz e, ten ale gang. Polski. Szans nie ma tak normalnego go wygaśnia, rozumiesz, to nie jest który nie, nie, nie będzie Kurde, tak, aż nie? bym chciał to po prostu widzieć. Mówię ci. Dobra, o, to mów co się jerefa, dzieje, bo stary naprawdę. O właśnie, jerefa, jerefa, wbije, o go, kurde. Go wpadam, jerefa wbija. O kurde! Ty, nie szans, stary, szans, szans, stary, stary, ale naprawdę aż tak grubo jest? Dobra, aż to. Tak grubo. O to kurde, dobra. Radzi, e, nie wiesz nie co? To ja może za chwilkę wbiję. Mm. Okej, okay, to, ma... to nie Ale coś mam, A, mówisz, dobra, więc spoko. E, ale nie wiem, bo serio, mi ten Minecraft w ogóle nie działa. Ziom. Dziwne, dziwne, dziwne. Dobra, słuchajcie. Znowu się wyciszyłem, ale stereo. Naprawdę, ja tutaj mam taką beczkę: bo ja to wszystko normalnie wiem, co tu się dzieje, ale Elviso o tym nie wie, że ja wiem. Więc myślę, że on się nie powinien wkurzyć, ale bardziej być zdziwiony, po co ja takie coś zrobiłem, więc dobra, lecimy dalej. Cykson, Cykson, Elikson, Elviso normalnie robimy. Okej, okay, okej, okay. ej, mam naprawdę przypał, bo myślę, że to będzie tak, że ta walka będzie. By... już? E, stary, naprawdę, nie, nie wiem co się dzieje. Pisze mi, że muszę zrestartować launcher jakiś Minecrafta. ja stary, jak chcesz, to jest że to jest, to jest nie śmiesznie. E, dobra, dobra, no to serio, je, to może nie... Ej, dobra, mam przypał, mam przypał. Ja tu ginę, a jak on się zorientuje, że to były moje temki, to, to naprawdę to on będzie... Nie, 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 ziom, dziom, nie może tak się to skończyć, dobra. Yy, jedzonko, 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 to ja mam 3 HP. Ja zaraz zginę tutaj. Wiem, go, 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 lol. lol, ej yy, jak, jak ja zginę, to on się zorientuje na stówę, więc nie mogę pana to pozwolić, ale serio, serio, mam 2 HP. Nie. Nie nie, 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 nie. O kurde, o kurde. Ej, mamy przypał. Tej stary wyjaśniłem, go udało się. O kurde, mamy przypał. A, gdzie jesteś? Ma o kurde, nabura. mamy przypał, bo. E, no i. Yy... Zombiak ma zbrojkę jego, rozumiesz? To wziął mu zbrojkę normalnie, Zombiak? Jak to? Wyjaśniłem go normalnie, wyjaśniłem yy... go. Co jest? Ej, On ma dwie zbroje? Ej, starcia Ameryki? Nie. Nie. Jeszcze zdo Zombiak zdorebrał moją zbroję. O kurde, tak ale przypał. Ej, nie wiem co ja teraz mam dosłownie zrobić, bo to nie miał tak wyglądać Coś, do końca. Jaj. Ej, gościu, co, co ja mam zrobić? Ja agent, bo teraz teraz wiem co mam zrobić. Jakby... To Ej. wygląda jakby... Abra na twoje itemy? Coś w tym stylu? Ej. Siemano, Elviso. Co? Przyjrzyj się może tabowi lepiej. O? Zobacz na Taba. Czy, czy te ty nie. Niki... Czy ty jesteś głupi czy głupi? <laughs> ty, stary, ale co z tymi itemami? Przecież jak mi zarobią itemy. Teraz zostawię rać głupi, No nie, no co? Taki byłeś mądry, to zaraz sobie rać. No nie, ale... On ma teraz najlepszy wygrasz w tym Ma teraz najlepszy grze. Ale co z nim zrobić? Przecież go nie wyjaśnimy chyba. My nie pytaj, chyba no, musimy go wyjaśnić. Ej, no, Ej, no, nie, nie, to jest niemożliwe. Nie. Ja mam kilo w dobicia, Stary. Taki byłeś chytry, to teraz sobie Nawet siekierę mi wziąłeś chyba. Nie, to A faktycznie chcesz ma sobie No to bardzo. chociaż siekierą, żebym no. bił. No, fajna no, zda... spekciarz. Dobra, jak my mamy tego zombiaka wyjaśnić, bo ja muszę te itemy odzyskać. Nie wiem, zaraz w ogóle dropnął, wiesz, on ma więcej kapy niż ja chyba, naprawdę. Ja nie wiem, że musimy jakiegoś zombiaka w zbroi neterytowej pokonać? Nie. Tego po prostu się nie spodziewałem. To jest boss. boss. Stary. Y nie no, musimy go jakoś wyjaśnić, ja ale... Ci, ja, ja ci spółczuję twoje głupoty, to jest idealną ogóle uczę. <grym nie, <grym 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 no, no po prostu, no nie! Badaliśmy go już 30 razy, nie? Stary taka, więcej, muzyda, więcej, ty, idź po potki na Okej. Okej, okay, far. Fart, wypadło wszystko, o tyle dobrze, ale. zaraz masz jeszcze prezencik. Nie, stary, stop, oszustwo. Stop, stop, oszustwo. stop! Stop, stop! Stop, 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 Ameryka Ameryka. <ślech> Ej, ale stary XD, wiesz co? Bardziej po prostu byłem ciekawy, co, co by było, gdybym ja wbił i jakby jakaś klepa między nami wyglądała, co nie? I tak bym hmm. się zastanawiał, jak szybko byś rozwalił kogoś. I no, jak ja bym wbił, to jednak trochę inaczej byś się bi bił, myślę, wydaje. a tak, jak podsumuję się pod aberkę, to serio, to miałeś takie realne szanse sprawdzić, jak się po prostu bijesz. Bo ja ty... się starałem i ty się starałeś, co nie? No, bez beki. No, więc serio, 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 tutaj. Mm... No Elvisa się mega podszkolił od ostatniego czasu, co nie? która sprawdzuje się. Gra się po, po 12 godzin dziennie, Widzę, serio, jakby... Mm, może gdyby nie to, że nagrywam teraz odcinek? To Elvis, to nawet by aż tak mi nie poszło, ale serio, to trochę nie, nie wiem, nie wiem co ja zrobię. Ja, ja po prostu jakoś zagapiłem, że ja nic nie jem i przez to zginąłem. A, a, a zombie jak miał mojej temki. Nie, no, jeszcze takiej sytuacji nie było, więc serio, ja jestem za tym, żeby się tutaj przespać. No i stary, tak, pomyślmy chwilę. Co, co my powinniśmy w ogóle zrobić, żeby tak. Pod jakim względem, jakby. No jakby, żeby się ulepszyć trochę, co nie? Co, co my moglibyśmy takiego jeszcze zrobić, żeby. Ja to no stop hmm. traktuję jak jakoś, Nie wiem, jakaś prank od ciebie, bo to był jakiś prank. Jak... Nie, ja, ja bym ujmuje, nie chyba. traktował tego do końca jako prank, tylko bardziej jako taki test, który miał być w taki sposób, że zobacz, ty byś mnie po prostu jakoś bił i to jest tak, że zwykle jak bijesz jakiegoś kumpla, no to, to wiesz, to trochę inaczej się bierz. O, test. Nie, nie bijesz się tak na maksa, ale jak hmm. bijesz się tak, wiesz, że, że masz jakiś cel do wygrania, no to. Gosiu, to zupełnie inaczej się będziesz bił, tak? Przynajmniej moim ponieważ zdaniem. Tak, e, tak, więc serio, to mogło tutaj akurat sporo zmienić, mm, więc stary. Ja nie wiem, ja jestem za tym, żeby po prostu jakieś te po prostu. jakieś ćwiczenia jednak takie trochę inne robić, żeby... No, ta walka się tutaj totalnie poprawiła, co nie? Czy znaczy, wiesz co według mnie no, trzeba będzie sobie zrobić jeszcze o wiele, o wiele więcej, bo teraz obecnie po, 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 podczas tej walki byczku. Ci przeznaczymy się już po, po skończyły, ja Ale zobacz, jakie jak te potki dają przewagę i no, serio. No. Gdyby nie te potki, no to ziąd, to, to byłoby ciężko, no, tak? Własny, tak? Ten bo... to było, jakby tych potek jeszcze nie mieliśmy, nie? W sensie nie, może nawet ciężko by nie było, ale na pewno było i tak z potkami jest dużo łatwiej, co no, pewnie, nie? Tak, pewnie, bo tak. zobacz, bo ja nie miałem potek, no to ja już w zasadzie bez szans taki trochę jestem mhm. i serio ty biegasz do mnie dookoła, ja cię próbuję uderzyć a ja nie mam jak i to jest właśnie takie y, najtrudniejsze i stary ja mam do ciebie pytanie bo ja na na liveiku szukałem gdzie tutaj w ogóle jest enchant co nie i nie mogłem a, znaleźć więc może byś mi powiedział gdzie on jest w ogóle zapraszam tutaj zapraszam do naszej księgarni dobra to wbijam za tobą Ej, bo bez kitu ja szukałem enchantu i nie wiedziałem gdzie on jest no tutaj przecież byłem no tu był stary no. Ty, ty, gdzie. Co? <noise> Tutaj! Tu... Nie, to nie jest, to jest po prostu takie. Etajne schowanie się. Wow, raki, ej, nie, nie wiedziałem, ale kozackie miejsce, ej, naprawdę, kozacka miejscowa. Trochę dziwnie mi w tym skinie berki chodzić, ale. Mówisz się do góry. <noise> Okej, okay, dobra, poczekaj. I mówisz, że to jest ta. Nie, ja już trochę widzę. Nie wierzę. Nie wierzę, tu. ty. Tylko tu nie ma enchantu, jest taki jeden Wie, problem. Ja bo go schowałem, żeby nie go nie winu. A, mądrze, mądrze. E, więc serio, jeżeli on jest schowany, no to bardzo, bardzo do dobre tutaj rozwiązanie jednak. E, może jakoś tu za obrazem? Cokolwiek ty. Nie no, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, ziom, naprawdę. E, Grubo naprawdę nie. było grubo, naprawdę było grubo tak walczyć, no i mam trochę mocno zużytą zbrojkę, którą trzeba będzie naprawić. A to jest twoja wina e, ja ale, nie ale stary, ty, ja bym nie narzekał, tylko w sumie to, to jest na plus. Wow, w ogóle to jakieś podki są. ty, Nie wiedziałem, że tu jest tyle fajnych miejsc, no ej, bez mm. Beskitu. beskitu. Mm, tu, tu tyle skrytek można wszędzie porobić, więc y, można to jakoś dobrze wykorzystać. W każdym bądź razie. W tym momencie ja ten odcinek ziomki będę kończył, więc koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo pamiętajcie, codzienny odcinek codzienny live'ik, no i do tego na 100 tysięcy subów, zakładam swój własny, ka własny kanał, no i ziom, ten, ten, ten kanał też jest własny, ale chciałem powiedzieć bardziej, drugi kanał, na którym filmiki również jak na tym będą się pojawiały codziennie, więc naprawdę, myślę, że tutaj opłaca się tego subika jednak zostawić, ziom, no ale cóż, na tym odcinku to już po prostu będzie w zasadzie tyle, tylko może jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, czyli o moim Instagramie, do którego link jest w opisie, więc serio, wbijaj tam jeżeli jeszcze tam nie byliście nigdy. Myślę, że jakieś fanarciki czy cokolwiek tam chcecie możecie napisać albo po prostu jak chcecie zobaczyć jak wyglądam to możecie właśnie tam sobie wbić. Myślę, że to, to właśnie dobra opcja. No ale ziom, w tym odcinku to już na tyle. Ja byłem Agent X. Do zobaczenia w następnych. No i cześć.